Siemanko, ja jestem XJ Joke i witam was w 19. i może nawet ostatnim odcinku z serii Zagrajmy w God of War Wstąpienie. Moi drodzy, poprzednio sprostałem wyzwaniu Archimedesa i tym samym zdobyłem oczy prawdy. Czy właśnie zdobycie ich przeprowadzi mnie bezpośrednio do starcia z furiami? No właśnie. Tego chciałbym się przekonać. Dzięki oczom prawdy mogę tymczasowo zdjąć iluzję furii. Ale momencik, czy... Zamknięcie wrót teraz spowoduje jakąś różnicę? Czy to coś da, coś zmieni? Dobra, moment, zamykam to. Zdejmuję iluzję z tego i... Chwila. Jak to będzie jednak otwarte? Nie, to niczego już nie daje, dobra. Nieważne, to tak naprawdę nie wiem, po co jest ta iluzja na haku. Znaczy na tej, na dźwigni. Nie. Spadam stąd. I co jest? Okej, kasem. Co? Czyli oczy stamtąd mi zniknęły, tak? Mam możliwość ich zdobycia? Moment, czyli jednak coś tam muszę zrobić. Żeby zdobyć prawdziwe oczy. Chwila, zamykam to. Dezaktywuję iluzję. Wait. Chwila. Oj nie!
misklik. Jak przejdę tędy, oczy znikają. Ale... Moment, jednak... Coś się tu dzieje... Czyli dobrze, że tamto jednak obróciłem przy zamkniętych drzwiach. To miało sens. Dzięki temu będę mógł otworzyć te drzwi w pełni? Tak, strażnicy opuszczają ręce. Drzwi mogą zostać w pełni otwarte, umożliwiając mi dostęp do oczu. Ale znowu zjeżdżam gdzieś, cholera. Co to ma znaczyć? Kolejna walka, bitwa o oczy, ostateczna? Czy nie? Czy po prostu dostęp do nich? No, bieraj to! Krytosie! Latarnia ponownie rozświetla okolice, ale w furię! Tak mi przykro. Gdy wiedziałem, że matki są blisko, chciałem cię... Mamy wobec ciebie wielkie plany, ten synku. Tyle wysiłku, a nie widać końca. Szlak. O nie! Zabrałem kamień. No właśnie. Dalej, siostry. Wszystko się zgadza. Zniszczymy go za murami Hekatoncheira. Kratos został pokonany. Z pomocą nie. No tak, bo to przecież była przeszłość. I tutaj... Triumfujące siostry zabrały swoje trofeum do domu. W murach więzienia zamierzały zagłębić się w duszę udręczonego wojownika i nakłonić go, by znów stał się sługą Aresa. No tak, to była przeszłość. Kratos nie mógł tego zdobyć. Kratos teraz przecież w teraźniejszości odzyskał to, co tamtemu ukradł. Mamy pełen obraz wydarzeń. Boki mu naderwały? Szlak. Kso. Minęło zbyt wiele czasu. Nigdy. Nigdy więcej. Okej, a więc mamy pełen obraz przeszłości. Wracamy do teraźniejszości, aby dokończyć porachunki z furiami. Cytadela Furii, tak? Dobrze przeczytałem? To chyba już czytałem. Tak? Wait. No, jeszcze raz. Na wszelki wypadek. A nie, kurde. To już zniknęło. Kto? Wiadomość od skryby Hekatoncheira. Że furie każą bezlitośni, ale to Alekto jest najokrutniejsza, kusząc jakimiś wizjami, tak? Wiem, co muszę tutaj zrobić.
Wait. To wcześniej chyba nie było otwarte, czy mi się zdaje. Hopsa! Puszaj. Dziękuję. O, zapomniałem już o istnieniu tych maszkar. Kurde, serio? Bla! No nie, trafiłem. No nie, ej. O, dobra, chodź tu. Szaszłyk! Zostało zniszczone. Niech zostanie naprawione. Dwie z twych sióstr poległy. Przyszedł czas i na ciebie, Alekto. O ile dobrze kojarzę imiona tych stworzeń. I co? Piękna iluzja. Myślisz, że Kratos się nabierze? Po raz wtóry? Już niejednokrotnie. Łamał te iluzje. Proszę, nie ścinaj się, proszę, proszę, proszę. O! Kali. Oppe. I pierścień tej gnidy. Za długo mnie nie było. Zobaczycie się rano. Chodź. To jest? Serio? Kratosie, no błagam. Czasem zapomnisz. Wszystko, co utraciłeś, znów będzie twoje.
Jeżeli tego żądasz w zamian za służbę Aresowi, twoja prośba zostanie spełniona. To jest złudzenie! To się dzieje naprawdę. Najgorsza część już za tobą. Doceniamy twoje ogromne poświęcenie. Oddaj się całkowicie w nasze ręce, a będziesz mógł korzystać z życia w błogiej ugodzie. Nigdy! Zatem śmierć na ciebie czeka! No co jest? Lagi w takim momencie? Poważnie? Dobra, quick time event. Co to ma znaczyć? To, nie wierzę, że twoje siostry już nie żyją? To bardzo odzyskałem wybór, przedmioty, które mi ukradłyście. I to wszystkie. Czy jesteś pewna, że to był niemądry wybór? Ostatnia z Furii. Gień! Alecto. Komnata Alecto. Czyli prawdopodobnie ostateczne starcie z ostatnią z Furii. Z ostatnimi Furiami. Niepokona nas byle błyskotka, siostro. Z ostatnimi Furiami. Tylko Megaira na razie... Przepraszam. Tylko Megaira na razie nie żyje, a te dwie... Jesteś tylko śmiertelnikiem! Niedługo zginą. Poważnie? To nie zadziała. Powinieneś był przyznać na naszą propozycję, Kratosie! Zapłacisz teraz za swój błąd! Nie no, ale lagi w tym momencie, kurde! O Jezu, co się z nim dzieje? Pokazuje swoją prawdziwą twarz. Och, chydna. Czyli ona była tym krakenem? Co to za black screen? Nie! Nawiązanie do kolejnej części? Zobaczymy, czy bracia zniknie. Nie ma ucieczki. Gdzie one są? Przeklęte lagi, błędy transmisji. Dobra. Czas trochę przysmażyć te furyjki. I co? Po co ona rzuciła tymi statkami zamiast niszczyć ten, na którym jest Kratos? Właśnie. Puszczaj to. Zapłacisz
Co? Mała przycinka? Mała przycinka. A raczej na razie tylko zadraśnięcie. Życie za życie. Dobra. Ciachnięcie numer 2. Full time event. Czyli to w tej serii uwielbiam najbardziej. To, czego brakuje mi we wszystkich, w wielu nowszych grach. Quick time events. No, co jest? Okej, dobrze. Udało się. Raz. Dwa. Trzy. Przyłożenie! I punkt. Serio? Co ty zmyślisz? Mam moc Posejdona, oddycham pod wodą. No to jasno. Teraz punkt. Jedna z masek. No, użyj piorunów pod wodą, błagam cię, Kratosie! Pora się, chociaż nie, poradzisz sam siebie. To szlak. To nie byłoby zbyt mądre. Ha! Dobra, mam klikać kwadrat. Bić ją. Ubiję! No dobrze. Ostateczna walka. To splot Quick Time Eventów. Świetnie. To co, niedługo kolejna macka padnie. Chyba ktoś się wkurzył. Umyj paszczę. Ej, szlak. Thank you.
Coś się dodziało. Trochę twoją po prostu. Udało mi się ją przydrasnąć. Podmianka. Daj spokój. Jesteś niczym. Bardzo źle mi wyjdzie. Nic ginęła. Na które się skupić. Szlak. I zginąłem ponownie. Aczkolwiek wytrwałem dłużej niż poprzednio. Znowu zaraz zginę, kurde. Mam z nimi walczyć. Thank you.
Dobra, jakiś kolejny etap chyba mi się udało ogarnąć. Zapis? O tak. No dobra, coś mi się wreszcie udaje powoli w tej walce. O tak. O tak. To musiało zaboleć. O, tak mi przykro. O nie, przepraszam. To takie piękne. Red z iluzją. I kwadrat. Pam. Nie. Ładowanie. I temna noc. To na pewno przyprawi ją o ból głowy. Nie. Nie, proszę. Przynosisz hańbę, wsparcie, wiarłomco. Wytrzymaj do końca. Wytrzymaj do końca odcinka. Co? Nie zdążyłem? Szlak. Ups. Tylko ja mówiłem, to trzymaj do końca odcinka. Do siebie, czy właśnie do internetu? Udało się. Myślałem, że to całkowicie niszczy iluzję ptaka. Że oczy prawdy całkowicie zniszczą albo rozwieją, tak? Zlikwidują iluzję tego ptaka przynajmniej na jakiś czas. Chociaż możliwe, że tak było, jak atakowałem. Ale to jest krótko, naprawdę krótko. Iluzja zlikwidowana, dobra. Czyli nie walczyłem w ogóle na morzu, nice. Cały czas byłem w jednym miejscu. Co jest? Nie jesteś godzien. A te iluzje cały czas. Co? Nawet on sam. Przez ciebie straciłem wszystko. Niezła wariatka. Żona? Ponownie zabijesz swoją żonę? No, to był cios poniżej pasa. Skręć jej kark! Przecież to nie jest twoja żona. To też nie był. Gnido. Zdychaj. Chcesz prawdy? Wiedz, że przyniesie ci ona tylko ból!
Uwierz, ty będziesz cierpiała bardziej! Moja śmierć nie pozwoli ci uwolnić się od tego błędu! Ale za to ukoi na chwilę me cierpienia i innych, których skalałyście! Unieważniona przysięga. Tak oto kończy się tąpienie. God of War. Tąpienie. A teraz prawdziwa chata Kratosa. Cały poharatany. Nie miałbym siły, żeby wybrać twoją ścieżkę, Spartiato. Orkos! Przyjąłbym propozycję moich matek. Wolę życie w prawdzie. Obawiam się, że możesz pożałować tych słów. Pamiętaj, że nadal podlegasz Aresowi. To niemożliwe. A jednak. Zanim mnie zabiłeś, moje matki raz jeszcze uczyniły mnie strażnikiem. Szlak. Cholera. Abyś był wolny, muszę zginąć z twojej ręki. The hell? Nie rozumiem tego. Jeśli tak się nie stanie, ojciec podda mnie okropnym torturom, co gorsza, ty będziesz mu całkowicie podwładny. Przelałem już dość niewinnej krwi. Nie masz wyjścia, Spartiato. Jego niewinna krew. Zabij Aresa. Ciesz się swą zemstą. Nie będzie ostatnią, którą przelejesz, Kratosie. Mój ojciec pragnął, bym był lepszym wojownikiem. Błagam. Błagam tylko o to, by móc umrzeć z honorem. Wybacz, Orkosie. Wraz ze śmiercią Orkosa złożona Aresowi przysięga została złamana, a umysł Kratosa rozjaśniła bolesna prawda. Wspomnienie popełnionego morderstwa, śmierć jego żony i dziecka, rzeź, która zrodziła się z nienasyconej ambicji, ukazała się w przerażającej pełni. Przybrawszy postać wizji, mającej nękać go aż po kres dni. A więc przysięga nie pozwalała mu pamiętać, co uczynił. Ale też okrutne, kurde, te bursztyny zatopione w jego ciele i po zerwaniu przysięgi po prostu ma takie dziury na ciele. Już w pewnym momencie nie mógł być już strażnikiem przysiąg. Nie miałby już miejsca na kolejne kamienie chyba. Tak oto zaczyna się historia Kratosa w drodze na Olimp ku zagładzie wszystkich bogów. Kontynuację tej historii poznamy w God of War, tej pierwszej, pierworodnej części. Ja już nie mogę się doczekać, to jest po prostu trylogia, która po prostu jest jednym z większych sentymentów w moim sercu. Historia Kratosa jest okrutna, lecz naprawdę pięknie satysfakcjonująca, a przyszłość, jaką Santa Monica zapewniła Kratosowi,
w God of Warze z 2018 roku oraz w kontynuacji God of War Ragnarok jest naprawdę cudowna. A wy, moi drodzy, jeżeli chcecie odświeżyć sobie też właśnie trylogię Kratosa lub poznać jej dalszy ciąg w kolejnych seriach, to koniecznie bądźcie na bieżąco. Zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie w dzwoneczek. Zapraszam też do oceny tego odcinka i zostawienia jakiegoś komentarza. Ponadto zapraszam was bardzo serdecznie do bycia na bieżąco z serią Zagrajmy w Elden Ring Shadow of the Earth 3, którą obecnie publikuję u siebie na kanale, jak i do obejrzenia innych serii, które już na swoim kanale opublikowałem. A także zapraszam was do bycia na bieżąco z serią poradników Warframe, ponieważ już 21 sierpnia ukaże się kolejna aktualizacja Pożeracze Lotus, która była zapowiedziana jako prolog Warframe 1999 na TennoCon 2024. Moi drodzy, ja skipuję te napisy. Zobaczmy, czy jeszcze coś nam zostanie tutaj ukazane. Nie. Gratulacje wojowniku. Ukończyłeś God of War wstąpienie. Odblokowałeś poziom trudności Tytan oraz możesz zacząć NG+. Aczkolwiek ja nową grą plus na razie się nie uraczę. Aczkolwiek jestem ciekaw przedmiotów oraz działania przedmiotów, które zbierałem w podstawce. Ciekaw jestem, czy jakieś ominąłem, ale tego może dowiem się kiedy indziej. A tymczasem bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się. Cześć.